Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani, dzisiaj oddajemy cześć świętemu ojcu Maksymilianowi, tego świętego kapłana i męczennika, a także wielkiego apostoła trzeźwości. Ksiądz Franciszek Blachnicki nazwał hetmanem koronnym królowej Polski. Dlaczego? Bo poprzez swoje heroiczne życie ojciec Maksymilian nauczył nas zasad nadprzyrodzonej taktyki koniecznej do walki z grzechem i wszelkim złem moralnym. Dlatego też zakładając w 1957 roku krucjatę trzeźwości, ksiądz Blachnicki właśnie ojca Maksymiliana obrał za kierownika duchowego tego dzieła. Twierdził, że tylko nowy ruch oddany niepokalanej może zwyciężyć zło w skali społecznej, zło jakim jest pijaństwo w naszym narodzie. Przypomnijmy, kochani, że ojciec Maksymilian troszczył się mocno, aby zakonnicy przestrzegali abstynencji od alkoholu. W jego konferencjach pojawia się także wyraźny zakaz palenia papierosów. Pod koniec września 1940 roku powiedział współbraciom: chcę i życzę sobie teraz i w przyszłości, bez względu na zwyczaje narodowe, by tu i w innych niepokalanowach nigdy nie palić papierosów. Niedługo ponownie o to prosił zakonników, tłumacząc im, że palenie byłoby początkiem rozluźnienia i osłabienia fundamentu, jakim jest święte ubóstwo. Święty ojciec Maksymilian swym przenikliwym wzrokiem duchowym widział skutki nałogów dla człowieka. Widział niebezpieczeństwo rozluźnienia obyczajów, naruszenia Bożych przykazań i zobowiązań wynikających z powołania. Dzisiaj, mimo solidnych badań naukowych stwierdzających szkodliwość palenia na zdrowie człowieka, wciąż tak wiele osób wpada w ten niebezpieczny nałóg. W Polsce pali aż 26% dorosłych. Prawdziwą plagą stało się sięganie przez młodzież po słodko-cukierkowe e-papierosy jednorazowe. Aż 75% 16-17-latków inicjację nikotynową przeszło przed 15 rokiem życia. Większość z nich sięgnęła po e-papierosy, głównie z ciekawości, jak smakują. Lekarze alarmują, że niebezpiecznie obniża się granica wieku inicjacji nikotynowej. Nawet 5-latki deklarują kontakt z nikotyną. Tym chętniej po nie sięgają, że ma smak na przykład gumy do żucia. Mimo różnych dyrektyw zalecających zakaz sprzedaży tej szkodliwej używki, w Polsce nadal można ją legalnie kupować. Eksperci uważają, że bardzo niebezpieczne jest przekonanie młodych ludzi, że e-papieros jest zdrowy w odróżnieniu od tradycyjnego. Moda na e-papierosy i fałszywe przekonanie o ich nieszkodliwości to dzieło przemysłu tytoniowego, który za wszelką cenę pragnie pozyskać nowych klientów. Dodajmy uzależnionych klientów. Na to wielkie zagrożenie musimy być wyczuleni. Na pierwszym miejscu powinna być troska, aby nasze domy rodzinne były przestrzeniami wolności wewnętrznej, aby tej wolności nie zasłonił dym tradycyjnych czy też nowoczesnych papierosów. W sierpniu miesiącu abstynencji pamiętajmy też o świadectwie życia bez alkoholu. Taka postawa z pewnością przyczyni się do ładu duchowego, do odnowy moralnej i zmiany szkodliwych obyczajów w naszych rodzinach, wspólnotach i całym społeczeństwie. Dzisiaj, kochani, pragnę także wrócić pamięcią do wydarzenia sprzed 20 lat. 14 sierpnia 2004 roku święty Jan Paweł II rozpoczął swoją ostatnią pielgrzymkę apostolską. Przybył do Lourdes i zamieszkał w ośrodku dla osób cierpiących i upośledzonych. Na miejscu objawień modlił się drżącym głosem.
klękając tutaj przy grocie Massa Bielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do kresu mojej pielgrzymki. Dobra Matko, miej litość dla mnie, całkowicie oddaję się Tobie po to, abyś dała mnie swojemu drogiemu synowi, którego pragnę miłować całym sercem. Dobra Matko, obdarz mnie sercem rozpalonym dla Jezusa. A w homilii wygłoszonej 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybrzmiał jego szczególny apel do kobiet, aby w dzisiejszym społeczeństwie były świadkami tych istotnych wartości, które można dostrzec jedynie oczyma serca. Wy kobiety, mówił papież, macie być strażniczkami niewidzialnego. Po raz kolejny apelował też o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wołał, życie jest świętym darem i nikt nie może stać się jego panem. Niech te słowa wypowiedziane podczas ostatniej pielgrzymki apostolskiej świętego Jana Pawła II staną się przedmiotem naszej głębokiej refleksji, zwłaszcza w jutrzejszą, wielką uroczystość. Wśród pachnących ziół i kwiatów składanych niepokalanej nie może zabraknąć duchowego kwiatu, jakim jest nasza troska o życie. Szczęść Boże!